Szczęść Boże, jest na Zembrzuska. Witam i zapraszam na informacje dnia. Rząd Donalda Tuska został zaprzysiężony. Podczas uroczystości prezydent Andrzej Duda podkreślił, że nie będzie wetował ustaw, które będą służyć obywatelom. Tymczasem rządząca koalicja zapowiada już ideologiczne projekty. Po niemal 2 miesiącach od wyborów parlamentarnych został zaprzysiężony nowy rząd. Prezesem Rady Ministrów został przewodniczący Platformy Obywatelskiej Donald Tusk. Nie ma dla nas ważniejszej sprawy niż dobro ojczyzny i pomyślność naszych obywateli. To nie są tylko słowa roty. To jest nasze, panie prezydencie, obywatelskie wyznanie wiary. Prezydent podkreślił, że nie będzie wetował dobrych rządowych ustaw. Mogę państwa zapewnić, że tego, co służy dobru obywateli i trwaniu Rzeczypospolitej, z całą pewnością nie będę się sprzeciwiał i nie będę tego blokował. W trakcie uroczystości zaprzysiężenia rządu minister sportu i turystyki Sławomir Nitras zaliczył wpadkę. Nie wiedział, gdzie się podpisać. Teraz parawkę trzeba. Tuż po zaprzysiężeniu w Pałacu Prezydenckim nowy rząd udał się na posiedzenie do kancelarii premiera. Panie premierze, jak po spotkaniu? Jak się pan czuje ponownie w kancelarii premiera? Następnie nowi ministrowie udali się do swoich resortów, gdzie przywitali ich i przekazali urzędy byli ministrowie Prawa i Sprawiedliwości. Chciałbym przekazać panu pewne przesłanie. To jest mapa Polski z jednostkami wojskowymi, które zostały powołane bądź są tworzone. Szczególnie właśnie na wschód od Wisły. Liczę na to, panie premierze, że z tej mapy nie znikną jednostki, które właśnie teraz tworzymy. Mówił były szef MON, poseł Mariusz Błaszczak, przekazując urząd wicepremierowi, ministrowi obrony narodowej Władysławowi Kosiniakowi-Kamyszowi. Wojsko Polskie ma swoją rolę i jest cywilny nadzór nad armią, nad wojskiem. Cywilny nadzór, a nie zarządzanie. Ja tą granicę bardzo dobrze rozumiem i tak będę ją traktował. Tak ta granica będzie przebiegać. Cywilny nadzór i cywilna odpowiedzialność. Niektórzy z ministrów zapowiedzieli już pierwsze decyzje. Nowa minister edukacji z Koalicji Obywatelskiej Barbara Nowacka zamierza okroić podstawę programową i zmniejszyć liczbę lekcji religii w szkole do 1 godziny w tygodniu. Uważam, że z budżetu państwa przy takich obciążeniach, w tym przede wszystkim obciążeniach młodych osób, trzeba wyrównać ilość lekcji religii w porównaniu z lekcjami chemii, biologii i fizyki, które wydają mi się znacznie bardziej potrzebne do współczesnego świata. Od dzisiaj rząd Donalda Tuska ma 100 dni na zrealizowanie 100 konkretów, które lider PO zapowiedział jeszcze w kampanii wyborczej. Z dotychczasowych zapowiedzi polityków koalicji rządzącej wiadomo już, że nie wszystkie postulaty zostaną zrealizowane z powodu różnic między koalicjantami. Nie należy się spodziewać większych perturbacji w obrębie obecnej koalicji rządzącej, która jest spajana świadomością, że wszelkie spory będą działały na niekorzyść. Mówi politolog profesor Zdzisław Winnicki. Politolog dr Aleksander Kozicki wskazuje jednak, że to, co łączy nową koalicję rządzącą, czyli wola odsunięcia PiS od władzy, nie wystarczy, by utrzymać jedność. Wspólny wróg jednoczy do momentu, kiedy jest groźny, w momencie, kiedy staje się już tylko opozycją, mniejszością. Powstaje problem, jaki kierunek polityczny obrać i jak go realizować. Rząd Donalda Tuska liczy łącznie 22 ministrów z 9 ugrupowań politycznych o różnych poglądach i oczekiwaniach. W debacie po exposé premiera Donalda Tuska padło bardzo dużo ważnych pytań dotyczących przyszłości Polski, między innymi bezpieczeństwa, finansów czy emerytur. Nowy premier nie odpowiedział na razie na żadne z nich. Odpowiedzi wyślę posłom na piśmie. Wygłaszając exposé, Donald Tusk zapewnił wszystkich posłów. Odpowiem na każde z tych pytań. Państwo otrzymacie odpowiedź na każde pytanie dotyczące programu koalicji 15 października,
programów poszczególnych partii, tempa, czasu. Pytania do kandydata na premiera przed głosowaniem wotum zaufania to standardowa procedura. Z tej możliwości korzystają zarówno jego przeciwnicy, jak i zwolennicy. Do zadania pytań Donaldowi Tuskowi zgłosiło się ponad 150 posłów. Była marszałek Sejmu Elżbieta Witek pytała nowego premiera o politykę senioralną. Jaką macie politykę związaną z emeryturami? Czy zamierzacie podnieść wiek emerytalny, w tym wiek emerytalny dla kobiet? Politycy Prawa i Sprawiedliwości pytali ponadto o różne wymiary bezpieczeństwa, m.in. energetycznego, militarnego czy żywnościowego. Pytali też o wsparcie dla rolników oraz przyszłość strategicznych inwestycji, takich jak Centralny Port Komunikacyjny. Nie brakowało też pytań odnoszących się do decyzji Donalda Tuska z przeszłości, gdy był premierem w rządzie PO-PSL, a które zagrażały bezpieczeństwu Polski. Czy pan uważa, że ten akt stanowiący NATO-Rosja nadal obowiązuje i czy zamierza pan zabiegać o wzmocnienie obecności sojuszniczej w Polsce, która pojawiła się za rządów Prawa i Sprawiedliwości? Pytał poseł Marcin Przydacz. Zadawanie pytań trwało ponad 7 godzin. W pewnym momencie je przerwano z powodu incydentu z udziałem posła Grzegorza Brauna. Prawo i Sprawiedliwość bezskutecznie wnioskowało o odroczenie posiedzenia na kolejny dzień. Wniosek o przerwanie, odroczenie obrad został odrzucony. Aby doprowadzić do szybkiego głosowania wotum zaufania dla Donalda Tuska, popierający go posłowie zrezygnowali ze swoich pytań. Ich zadawanie kontynuowali politycy Prawa i Sprawiedliwości. Ostatecznie nowy premier stwierdził, że nie odpowie z mównicy. Otrzymacie państwo na każde pytanie, które było pytaniem, a nie politycznym manifestem, odpowiedź na piśmie. Pisma mają być gotowe w ciągu tygodnia. Oczekiwaliśmy odpowiedzi tu i teraz. Pytania dotyczyły przyszłości Polski, podkreśla poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Mosiński. Natomiast my nie przestaniemy pytać. To, że Donald Tusk uciekł od tej odpowiedzi, nie zwolni go od tego, że te pytania będą się pojawiały. Nowy minister nauki Dariusz Wieczorek nie widzi żadnego problemu. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że nie ma co już kontynuować tych pytań po tym, co się stało po tym skandalicznym występku. Posłowie PiSu się nie wycofali i myślę, że błąd zrobili. Posłowie zadający pytania reprezentują ogromną grupę wyborców, przypomina profesor Marcin Szewczak. Te odpowiedzi nie były tylko dla tych posłów, które je zadawali, ale przede wszystkim dla społeczeństwa, które oczekiwało właśnie żywej dyskusji dotyczącej właśnie exposé. Nastąpiła pewnego rodzaju ucieczka, która być może będzie również powtarzała się w następnych dniach i miesiącach. W swoim exposé Donald Tusk zapewnił, że raz w miesiącu będzie odpowiadał na pytania wyborców na spotkaniach w terenie. Wszystko jednak wskazuje na to, że będzie to element kampanii wyborczej przed wyborami do Parlamentu Europejskiego i samorządu terytorialnego. Poseł Grzegorz Braun, zakłócając religijną uroczystość w Sejmie, przekroczył wszelkie granice. Incydent oburzył całą scenę polityczną. W przeszłości jednak ataki na Kościół i katolików nie budziły takich emocji po liberalno-lewicowej stronie. Oświadczenie w sprawie incydentu wydał ksiądz kardynał Grzegorz Ryś, przewodniczący Komitetu Konferencji Episkopatu Polski do spraw dialogu z judaizmem. W związku z wydarzeniem w Sejmie, którego dopuścił się pan poseł Grzegorz Braun, gasząc świece chanukowe i oświadczając, że nie jest mu wstyd za to, co zrobił, oświadczam, że jest mi wstyd i przepraszam całą społeczność Żydów w Polsce. Konfederacja zdecydowała o zawieszeniu posła Brauna w prawach członka klubu parlamentarnego. Polityk otrzymał też zakaz wystąpień z mównicy sejmowej. Lewica postuluje pozbawienie Konfederacji funkcji wicemarszałka Sejmu, którą zajmuje Krzysztof Bosak. Nie wyklucza tego marszałek Szymon Hołownia. Jeżeli Konfederacja uzna, że pan Braun nadal będzie miał miejsce w jej szeregach, to nie powinno być miejsca dla przedstawiciela Konfederacji z panem Braunem na pokładzie w prezydium Sejmu. Wszystkie siły polityczne w Sejmie jednogłośnie potępiły haniebny czyn wymierzony w Żydów. Tak jednoznacznych reakcji nie było jednak, gdy atakowano chrześcijan, mówi Tomasz Stańko, uczestnik obrony kościołów w Lublinie. Zakłócanie mszy, ale także niszczenie figur, pomników świętych, także takie sytuacje też miały miejsce. I wtedy reakcji takiej nie było, a trzeba zaznaczyć, że to jednak
Polska jest krajem chrześcijańskim. Marszałkowi Sejmu Szymonowi Hołowni, który kiedyś nazywał się chrześcijańskim dziennikarzem, nie przeszkadzało profanowanie wizerunku Matki Bożej Częstochowskiej przez środowiska LGBT. Sąd w Płocku uniewinnił dziś 3 osoby oskarżone o zniewagę uczuć religijnych poprzez rozklejanie wizerunku tęczowej Matki Boskiej. W Polsce 2050 opowiadamy się za tym, aby obraza uczuć religijnych nie była ścigana z oskarżenia publicznego i aby nie groziła za nią kara więzienia. Czynem Grzegorza Brauna oburza się lewica, która podżegała do atakowania katolików i niszczenia kościołów. Liderka proaborcyjnego ruchu Marta Lempart krzyczała na protestach: dym w kościołach! Dym w kościołach! Tak zwany czarny protest wtargnął m.in. do poznańskiej katedry. W październiku 2020 roku poseł Joanna Scheuring-Wielgus zakłóciła mszę świętą w kościele świętego Jakuba w Toruniu. Sprawa trafiła do sądu, polityk została ostatecznie uniewinniona, a w nowym rządzie będzie wiceministrem kultury. Minister Dariusz Wieczorek z Lewicy przekonuje, że nie można porównywać czynów posłów Scheuring-Wielgus oraz Brauna. To są dwie różne sprawy. Bo przecież jeżeli chodzi o tamte wydarzenia, to nie było żadnego zakłócania. Tam nie było, gaśnicy chyba nie używała, z tego co pamiętam, ani krzyków żadnych też nie było. Ataki na Kościół, szczególnie te werbalne, trwają do dziś, mówi poseł Anna Kwiecień z Prawa i Sprawiedliwości. Ciągle jest atakowany przez ludzi, którzy ciągle mówią o tolerancji, o wspólnocie. Ale tylko mówią, robią dokładnie odwrotnie. Polityczny manifest, jak powinni być traktowani katolicy w Polsce, przedstawił w 2021 roku Sławomir Nitras, który został ministrem sportu. Musimy was opiłować z pewnych przywilejów, dlatego że jeżeli nie, to znowu podniesiecie głowę. Środowiska liberalno-lewicowe mają jeden cel, mówi Marcin Osowski z Młodzieży Wszechpolskiej. Tutaj chodzi o walkę z fundamentami i walkę z chrześcijaństwem. To działa tylko i wyłącznie w jedną stronę. Sejmowa większość oburza się czynem posła Brauna. Nie chce jednak procedować obywatelskiego projektu ustawy w obronie chrześcijan, pod którym podpisało się ponad 400 tysięcy osób. Sąd apelacyjny ponownie zbada sprawę niedopełnienia obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska, m.in. przez Tomasza Arabskiego. Sąd Najwyższy uznał, że do skazania doszło przy nienależytej obsadzie składu sędziowskiego. W czerwcu 2021 roku Sąd Apelacyjny w Warszawie skazał prawomocnie byłego szefa kancelarii premiera Donalda Tuska Tomasza Arabskiego oraz Monikę B. Urzędnicy zdaniem sądu nie dopełnili obowiązków przy organizacji lotu do Smoleńska w 2010 roku, który zakończył się katastrofą. Zginęło w niej 96 osób, w tym prezydent Lech Kaczyński. Tomasz Arabski został skazany na 10 miesięcy więzienia, Monika B. na 6. Za kratki nikt jednak nie trafił, przypomina prawnik Piotr Gaglik. Te osoby zostały skazane, ale w zawieszeniu. Więc praktycznie ten wyrok ma znaczenie bardziej symboliczne. Obrońcy skazanych złożyli kasację do Sądu Najwyższego. Ten przychylił się do wniosku i uznał, że wyrok zapadał przy nienależytej obsadzie składu sędziowskiego. Według Sądu Najwyższego w składzie orzekającym w drugiej instancji zasiadali sędziowie awansowani politycznymi decyzjami. Sąd Najwyższy zgłosił też wątpliwości co do statusu sędziów Sądu Apelacyjnego wskazanych przez Krajową Radę Sądownictwa oraz powołanych przez prezydenta. Nikt nie ma prawa podważać statusu sędziego, mówi prawnik dr Michał Skwarzyński. Wszyscy ci sędziowie są objęci prerogatywą prezydenta, bo to pan prezydent ich powołał. I Sąd Najwyższy się do tej oczywistej kwestii nie chce odnieść. Status sędziów wybranych według zmienionych przepisów od dawna podważa nowy minister sprawiedliwości. Profesor Adam Bodnar uważa, że wszyscy sędziowie wskazani przez KRS i powołani przez prezydenta powinni być zweryfikowani. Uchwały podjęte przez neo-KRS w sprawie nominacji sędziowskich są dotknięte istotną wadą prawną związaną z brakiem należytej gwarancji dla ochrony niezależności sądów i niezawisłości sędziów. Decyzja Sądu Najwyższego, zdaniem posła Marcina Romanowskiego, byłego wiceministra sprawiedliwości, to realizacja tego, o czym mówi nowy rząd, czyli rządzenie bez oglądania się na konstytucję czy obowiązujące ustawy. Była mowa o unieważnianiu wyroków Trybunału Konstytucyjnego drogą uchwały Sejmu. To są rzeczy absolutnie niedopuszczalne. Ten sposób myślenia
w ostatnich latach, miesiącach przedostał się również do środowiska sędziowskiego i doprowadził do anarchii. Efekty tego widzimy teraz gołym okiem. Sąd Najwyższy nakazał ponowne rozpatrzenie sprawy przez sąd apelacyjny. To była czarna noc hunty generała Jaruzelskiego. Mija 42. rocznica wprowadzenia stanu wojennego, który miał stłumić nadzieje Polaków, jakie pokładali w umacniającej się Solidarności. Była jedna z popularnych piosenek śpiewanych w stanie wojennym. Mijają 42 lata od wypowiedzenia przez reżim Jaruzelskiego wojny narodowi. Ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Ta decyzja, wbrew zapewnieniom Wojciecha Jaruzelskiego, nie była zgodna nawet z PRL-owską konstytucją. Rada Państwa nie miała prawa wydać dekretów o stanie wojennym, bo w tym czasie trwała sesja Sejmu. Komunistom spieszyło się, aby spacyfikować Solidarność. Przygotowania do rozprawy z niezależnym ruchem społecznym rozpoczęły się już w październiku 1980 roku, mówi historyk Daniel Czerwiński. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych wspólnie z Ministerstwem Obrony Narodowej rozpoczęło przygotowania do tego, żeby wprowadzić stan wojenny. W lutym 81 roku odbyła się gra sztabowa, która już wtedy tworzyła pierwsze zręby planu wprowadzenia stanu wojennego. Prace przyspieszyły w październiku 81 roku po wyborze Jaruzelskiego na sekretarza KCPZPR. Na datę wprowadzenia stanu wojennego wybrano 13 grudnia, kiedy w Gdańsku trwały obrady Komisji Krajowej. Ten dzień tak wspomina Stanisław Fudakowski, działacz gdańskiej Solidarności. Na terenie Stoczni Gdańskiej już się zbierali działacze, i ja jako najwyższy rangą, ponieważ byłem członkiem prezydium zarządu regionu gdańskiego, po konsultacji z kolegami i koleżankami podjęliśmy decyzję o tym, że trzeba ogłosić strajk. W Stoczni Gdańskiej, jak i w wielu zakładach w całym kraju, spontanicznie ogłoszono strajki. Część władza komunistyczna brutalnie spacyfikowała, tak jak w kopalni Wujek, gdzie zginęło 9 górników. W stanie wojennym komuniści pozbawili życia łącznie ponad 100 osób. Ponad 10 tysięcy działaczy Solidarności i KPN-u internowano. 13 grudnia milicja przyszła m.in. po Ignacego Czerzyka. Na szczęście nie było go wówczas w domu. Trzeba było się okrywać w przypadku moim. Jednej nocy tu, drugiej nocy tam, trzeciej nocy jeszcze w innym miejscu. Komuniści zaskoczyli Polaków wprowadzeniem stanu wojennego, choć część działaczy Solidarności liczyła się z represjami na szeroką skalę. Jednym z pierwszych ograniczeń wolności było wyłączenie w całej Polsce telefonów, co nie obyło się z pewnymi perypetiami, mówi profesor Krzysztof Kawalec. Grupy operacyjne te wojskowe nie wykonały zadania swojego w tym sensie, że nie nauczono się wyłączać tej sieci. Przybrało to często postać demolowania central telefonicznych. W rocznicę wprowadzenia stanu wojennego prezydent Andrzej Duda odznaczył zasłużonych działaczy antykomunistycznych. Po 42 latach spotykamy się tutaj w Pałacu Prezydenckim i mam ten zaszczyt jako przedstawiciel pokolenia dzieci odznaczyć bohaterów tamtych dni, pokolenia moich rodziców. Komuniści zawiesili stan wojenny 31 grudnia 1982 roku, a 22 lipca po pielgrzymce Jana Pawła II do Polski znieśli go. Stan wojenny nazywany Czarną Nocą generałów Jaruzelskiego, Kiszczaka i Siwickiego pogłębił w Polsce biedę, apatię społeczną, zahamował też rozwój cywilizacyjny. To były informacje dnia. Dziękuję Państwu za uwagę. Z Panem Bogiem.